Początek rozgrywek piłkarskich w lidze okręgowej przyniósł nam kilka ciekawych rozstrzygnięć. Jesteśmy z kamerą w Głuszycy. Mecz włókniarza z drużyną Unii Złoty Stok dał kibicom miejscowego zespołu trochę więcej radości już w pierwszych minutach tego spotkania. To jedna z akcji, która pozwoliła unieść ręce w górę i cieszyć się ze zdobytej bramki. Włókniarz Głuszyca grał w tym meczu bardzo ambitnie. Piłkarze Tomasza Idziaka starali się przede wszystkim zwracać uwagę na to, by kontrolować to, co dzieje się na boisku, grając możliwie długo i w sposób kontrolowany, przede wszystkim bez niepotrzebnych strat i trudnych do naprawienia błędów. To oczywiście miało w perspektywie 90 minut dać pozytywny rezultat. Tym bardziej, że w okresie wakacyjnym wiele zespołów boryka się również z problemami kadrowymi oraz taką czystą, codzienną organizacją pracy klubu. Często zawodników, których na co dzień trenerzy mają do dyspozycji, nie ma jeszcze także w tym pełnym cyklu treningowym. Wszystko to uzależnione od różnych obowiązków, nie tylko zawodowych, ale też rodzinnych, wyjazdów wakacyjnych. Także tym bardziej ciekawi byliśmy tego, w jaki sposób tu poradzą sobie gracze miejscowego włókniarza. Gdy w zeszłym roku byt ligowy udało się utrzymać, padły też deklaracje, że ten sezon będzie inny, że w tym roku drużyna z Głuszycy nie tylko zadomowi się w środkowej strefie tabeli, ale też będzie grać dużo bardziej efektownie. Uwierzyli w to kibice, którzy jak zawsze na meczach drużyny dopingują bardzo głośno, starając się jednocześnie też zaakcentować ten moment swojego uczestnictwa w rozgrywce sportowej barwnymi oprawami. Tym razem jeszcze w nieco mniej licznym gronie. Domyślam się, że pewnie również i z tego powodu, co braki kadrowe w zespołach piłkarskich. Myślę, że już od września będzie to wyglądać jeszcze bardziej efektownie. Tak czy tak, Włókniarz Głuszyca wygrywa na inaugurację rozgrywek z Unią Złoty Stok 4-1.